Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj troszeczkę nietypowo w pomieszczeniu, auto tylko i wyłącznie w formie małego resoraka, ale chcę poruszyć temat dość trudny, ale na pewno bardzo istotny, czyli jakie prawa przysługują nam w momencie zakupu samochodu. Dzisiejszy materiał oprę na sprzedaży przez osobę prywatną, gdzie kupującym też jest osoba prywatna, czyli tak zwany konsument, umowa obwarowana podatkiem 2%, też o tym pamiętajmy, czyli tam, gdzie spotyka się dwóch prywatnych sprzedających i kupujących. Zmotywowała mnie do tego moja pani mecenas, z którą współpracuję i miałem dzisiaj z nią drobną różnicę poglądów w pewnej kwestii właśnie a propos przysługujących nam praw, o tym w następnym odcinku, gdy będę poruszał zakup od podmiotu gospodarczego, notabene komisu na przykład. Ale pamiętajmy o jednym. Wiele osób, kupując auto, nie sprawdzając go dokładnie, nadziewając się na jakąś minę, tak na dobrą sprawę albo to akceptuje, albo próbuje to naprawiać, albo próbuje po prostu to auto sprzedawać, tak? A pamiętajmy o jednym, w przypadku nawet zakupu od osoby prywatnej na pewno nie przysługuje nam żadna gwarancja, ale przysługuje nam coś takiego jak rękojmia, która jest zawarta w kodeksie cywilnym. Dokładnie są to artykuły od 556 do 576, gdzie wyraźnie jest napisane, że jeżeli po zakupie w przeciągu roku zgłosimy taką usterkę, na co mamy miesiąc sprzedającemu, muszą być spełnione następujące warunki. Ta usterka musi wpływać na użyteczność takiego pojazdu, musi wpływać na jego wartość, bądź usterka może sprawiać, że pojazd jest niekompletny. Taki przypadek ostatnio spotkałem, gdzie klientka, kupując samochód, nie sprawdziła go dokładnie, okazało się, że auto nie miało zamontowanego kompresora, nie miało zamontowanej sprężarki od klimatyzacji. No, takich rzeczy unikajmy. Jakie wtedy mamy możliwości? Przede wszystkim w przypadku zakupu samochodów używanych jest to odstępstwo od umowy, ale jest to ostateczność. Jest możliwość usunięcia wady przez sprzedającego. No niestety nie mamy możliwości wymiany towaru na nowy wolny od wad, bo znajdujemy się na rynku wtórnym. Bądź też obniżenie ceny. To jest najczęściej chyba stosowana metoda. Ale z drugiej strony, jeżeli miałbym postawić się w roli sprzedającego, jest coś takiego jak akt normalnej staranności. Trochę pisana, trochę niepisana zasada, ale nie musimy być specjalistą, żeby ocenić stan auta. To jest po prostu nasza staranność, żeby zabrać go na autoryzowaną stację i sprawdzić. Czyli tak na dobrą sprawę nie musimy się znać, aby móc ocenić stan auta. Może za nas zrobić to fachowiec. Jednak wielu sprzedających dobitnie próbuje w takich umowach kupna-sprzedaży stosować pewne klauzule ograniczające. Na przykład jest to artykuł 558 kodeksu cywilnego, gdzie istnieje możliwość częściowego bądź całkowitego wyłączenia rękojmi za daną rzecz. Tutaj uważajmy, zazwyczaj jest to piąty bądź szósty paragraf w naszej umowie kupna-sprzedaży, gdzie sprzedający ma możliwość wynotowania dokładnie usterek, jakie znajdują się w aucie, i tak na dobrą sprawę, jeżeli podeprze się tym artykułem, szansa na to, żeby te usterki móc później przez niego naprawić, chyba jest żadna. Oczywiście wyłączeniem też rękojmi jest artykuł 557, kiedy to wiemy dokładnie w momencie zakupu, że dane auto ma usterkę i ją akceptujemy. Tu jest troszeczkę problem, ponieważ co innego jest słowo pisane, a co innego jest ustne porozumienie, tak? Tutaj najczęściej, jeżeli nie możemy dojść do porozumienia, no niestety wchodzi nam w drogę już tutaj sąd, który jedynie może nam w tej kwestii pomóc. Jednak pamiętajmy jeszcze o jednym najważniejszym artykule, bo to jest taka przepychanka trochę prawna. Artykuł 568 kodeksu cywilnego, który znosi z nas odpowiedzialność, jeżeli chodzi o ten roczny termin i miesiąc na powiadomienie sprzedającego, jeżeli dana usterka została w sposób, nazywajmy rzeczy po imieniu, perfidny, zatajona. W tym momencie te terminy nie obowiązują i możemy sprzedającego w dłuższym wymiarze czasowym ścigać. Jeżeli żaden z tych paragrafów nam nie pomaga,
możemy postraszyć sprzedającego artykułem 286 ustęp 1, ale już kodeksu karnego, jako niekorzystne gospodarowanie mieniem, w tym momencie może nastąpić wyrok od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Pamiętajmy o tym. Przysługują nam prawa, korzystajmy z nich. Nawet jeżeli mamy napisać pismo w formie postraszenia, żeby dana rzecz została usunięta bądź naprawiona, nie bójmy się tego, tak? To są nasze prawa, po to płacimy za auto kilkadziesiąt, naście tysięcy, w zależności od zasobności portfela, żeby później cieszyć się z jazdy tym samochodem, a nie denerwować się na jego widok. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do następnego materiału. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane czy to z zakupem samochodu, serwisowaniem czy poradami prawnymi, przygotowałem tego specjalnego maila, pod którym będę czekał na Wasze pytania. Z miłą chęcią odpowiem. Pozdrawiam.